Dziś w Arenie Rafako odbyła się 10. edycja festiwalu Perspektyw. Ósmoklasiści mogli zapoznać się z ofertą szkół branżowych. Uczniowie 8 klas szkół podstawowych zamienili dziś lekcje na zajęcia praktyczne w Arenie Rafako. Tu spotkali swoich starszych kolegów, którzy przekonywali ich do wybrania odpowiedniej szkoły średniej. Można powiedzieć, że przez ten okres również covidowy, no ale kilka tysięcy uczniów, myślę, że grubo ponad 10 tysięcy, ma po raz pierwszy na jesień możliwość zobaczenia wyboru zawodu. Przede wszystkim w szkołach branżowych, ale również w technikach. My mamy świadomość, że klasy ósme uczniowie nie mają jeszcze sprecyzowanych, że tak powiem, preferencji. Natomiast my chcemy tutaj wspólnie z Nowinami Raciborskimi, przede wszystkim szkołami, zaprezentować wszystkie kierunki, które są dostępne u nas na terenie powiatu raciborskiego w naszych superowych szkołach. Festiwal Perspektyw to jest forma promocji szkół powiatu raciborskiego, szkół ponadpodstawowych, które kształcą przyszłych fachowców, czyli tych młodych ludzi, którzy będą na rynku pracy stawali się na przykład hydraulikami, mechanikami, cukiernikami, chemikami i wszystkimi tymi, którzy korzystają ze specjalizacji, które są oferowane w szkołach powiatu raciborskiego, czyli centrach kształcenia zawodowego i ustawicznego numer 1, 2, mechanik, budowlanka, gastronomik, chemik, liceum sztuk plastycznych, a także jest ekonomik, który wbrew pozorom nie kojarzy się tylko z kształceniem ekonomicznym, bo kierunków tam jest bardzo dużo i nie każdy jest typowo kształcący księgowych. Wśród odwiedzających byli nie tylko uczniowie raciborskich podstawówek, zaproszono też młodzież z gmin powiatu raciborskiego, a i nie zabrakło mieszkańców ościennych powiatów. Za każdym razem podkreślamy fakt, że blisko 20% uczniów mamy spoza powiatu. No to o czym świadczy? Jedna rzecz to jest kwestia dobrych czy bardzo dobrych kierunków, no i tej akcji, którą tutaj robimy, bo szczerze powiedziawszy nie tylko mamy uczniów z terenu powiatu raciborskiego, których dowozimy oczywiście naszym raciborskim PKS-em, ale zdarzają się też osoby tutaj na Festiwalu Perspektyw, czy z Lubomii, czy z Kietrza, czy z Baborowa, które z własnej inicjatywy przyjeżdżają. Uczniowie zapoznawali się z ofertami poszczególnych zawodów, a przedstawiciele szkół prześcigali się w przygotowaniu swoich stoisk. Ta oferta jest przebogata. Rzeczywiście, jakby się tak cofnąć wstecz, to ja na przykład, będąc rówieśnikiem ósmoklasistów, którzy dzisiaj tutaj przybywają, nie miałem nawet pierwiastka tych możliwości, żeby wybrać taki czy inny kierunek. W zasadzie szło się do szkoły tam, gdzie koleżanki, koledzy wybierali i szło się gromadnie, można tak rzec. A dzisiaj są tutaj osoby ze sprecyzowanym planem na siebie, które już wiedzą, gdzie pójdą do liceum na przykład, na jakie studia, albo na który kierunek techniczny, ale jest też wiele niezdecydowanych. To są ósmoklasiści, więc oni stoją tak naprawdę przed wyborem tego, co będą w życiu robić. Jeżeli dobrze wybiorą w ósmej klasie fajną szkołę, no to jest duża szansa, że w tym zawodzie po prostu zostaną, a ta szkoła będzie takim dobrym fundamentem tego zawodu. Przygotowaliśmy stanowiska, które opisują kierunki i no, można sobie pooglądać, przekonać się, że nasza szkoła jest dobrym wyborem. A jest dobrym wyborem? Zdecydowanie. Wydarzenie z pewnością daje szansę na zapoznanie się z ofertą szkół powiatowych. Czy po udziale w festiwalu już wiedzą, jaki kierunek kształcenia wybiorą? Co do tego nie ma pewności. Z pewnością mają jeszcze kilka miesięcy na to, by podjąć ostateczny wybór.